Orędzie 530 St. Francis USA 1 listopada 1994 roku Uroczystość Wszystkich Świętych w Blasku Świętych. Dziś świętujecie uroczystość Wszystkich Świętych. Jakże liczni są wasi bracia i siostry, którzy na ziemi stanowili część mojego zastępu. I którzy w raju tworzą wieniec chwały wokół niepokalanego serca waszej matki i królowej. W blasku świętych tworzy się jedna jedyna rodzina dzieci Boga kochanych przez Niego, odkupionych i zbawionych. Radują się one doskonałą i wieczną szczęśliwością i śpiewają nową pieśń chwalebnego tryumfu. W blasku świętych Przeżywajcie i wy te dni bolesnego oczyszczenia i wielkiego ucisku. Oni są przy was, pomagają wam, chronią was swoim potężnym wstawiennictwem i prowadzą was do doskonałego wypełnienia mojego macierzyńskiego planu. W blasku świętych jesteście pocieszani w waszym cierpieniu i umacniani w krwawych chwilach walki przeciwko potężnym siłom zła, które dziś wydają się zwyciężać. Jesteście wezwani do przeżywania bolesnych godzin waszego męczeństwa. W blasku świętych powinniście przeżywać obecne chwile i nieść ciężar wielkiej próby, która właśnie spadła na świat dla oczyszczenia ludzkości i przygotowania jej na spotkanie z Panem, który przychodzi do Was w chwale. W blasku świętych Cały cierpiący i pielgrzymujący Kościół musi teraz otworzyć swe serce na nadzieję, ponieważ tak wiele światła stępuje z nieba, aby go oświetlić i umocnić na bolesnej drodze ku kalwarii jego ofiary. W blasku świętych, mój najmniejszy synu, kontynuuj swoją tak męczącą i wspaniałą podróż. Jesteś wezwany, by zanieść światło Chrystusa, wielu duszom zaciemnionym grzechem, oraz miłość i matczyną pociechę wielu sercom chorym i zranionym. Dzięki temu, twoja niebieska mama sprawi, że na każdym kroku, który robisz, zakwitnie nadzieja, ufność i radość.